And all the people say, you can wake up, this is not a dream. The clock is on the screen, you are not a human being. 目覚めた人、ブッダ、神の子、イエス。イエスってパソコンで何してるの？え？一度だけモモクロは検索したけど、神降臨、セイントお兄さん。こんにちは、スリストラのかわいいブロネティリトマズラゼンゼアニマーサイトお兄さん。Said o Nisan to dwuodcinkowa owa oraz półtora godziny film będący adaptacją wciąż wychodzącej mangi o tym samym tytule autorstwa Hikaru Nakamury. Głównymi bohaterami są bogowie, Jezus i Budda, którzy w celach wypoczynkowych postanowili udać się na ziemię. Wynajęli mieszkanie w mieście Tachikawa i podczas swoich ziemskich wakacji starają się nie tylko zaznać nowoczesnego życia, ale również nie dać się zdemaskować. Sight Onisan to nietypowe spojrzenie na dwóch najbardziej rozpoznawalnych założycieli swoich religii – chrześcijaństwa i buddyzmu. Jezus i Budda codziennie zmagają się z wyzwaniami świata ludzi, co prowadzi do ciekawych i przeważnie zabawnych sytuacji. Jako katoliczka i osoba wierząca nie poczułam się urażona, wręcz przeciwnie. Bogowie, którzy przecież kiedyś byli ludźmi według naszej wiary, zostali ukazani w bardzo przyjemny i nieprześmiewczy sposób. Prawdę mówiąc, chciałabym spotkać takiego Jezusa. Ciepłego, zabawnego, wyrozumiałego mężczyznę, który rozumie ludzką naturę i kocha nasz świat takim, jakim jest. Oczywiście produkcja jest komedią, więc nie zobaczycie w niej poważnych tematów. Na próżno szukać tutaj odpowiedzi na pytania ludzkości, ale mimo to anime jakieś tam przesłanie ze sobą niesie. Ja osobiście uwielbiam tego typu podejście do religii. Wyluzowane, zabawne, ale wciąż zachowujące szacunek do Boga. Uważam też, że aby czerpać z tej produkcji przyjemność, trzeba mieć w sobie nie tylko tolerancję i prawdziwą wiarę, ale również dużą dawkę wyrozumiałości. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Jezus i Budda radzili sobie na ziemi w czasach internetu, to zachęcam Was do obejrzenia tego anime. To wszystko w tym odcinku, dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, zachęcam do komentowania i do usłyszenia!